Jesteśmy dzień po. Jak widać, jeszcze nic nie wyschło. Zobacz, czy jest miękkie. Miękkie bardzo. Pasowałoby to dzisiaj uklepać. Szała stoi. Liści zwiało lekko nam. Jak widać, spadło jeszcze ich więcej. Teraz to ogarnę. Zgarnę liście i przetestuję tą linię. Ten stolik wydłużony i ten roller. Zobaczymy, czy da się to skakać. Au. Jak widać, case był porządny. Może dlatego, że pierwszy raz to leciałem. Nie wiem, jeszcze zobaczę, czy da się to spompować, czy jest fajny odstęp między dwoma moldami. Jechałem jeszcze parę razy i coś czuję, że to jest kwestia miękkości, że wszystko jest bardzo miękkie. Mała zmiana planów, nie robimy tych dwóch muld, tylko jedną taką dużą, taką tutaj, taką ogromną muldę, naprawdę taką. Taka będzie mulda, że to szok, nie? Także ja muszę przesypać tą ziemię tutaj, no i jazda. Skończyłem właśnie muldę i nagrywałem, jak ubijam. Zapomniałem oczywiście. No i tam dalej to będę jutro kończył. Dzisiaj już jest dosyć ciemno, także zawijam się. I jutro może zrobię wybicie hipa. Taką mam nadzieję. Także do jutra. Siemano. Kolejny dzień, już nie wiem, który w tym odcinku, bo nie liczę. Odgarnąłem właśnie wszystkie liście, które spadły, nowe. No i właśnie wleciał nowy film. Dosyć szybko, bo 3 dni po tym, jak wleciał jeszcze wcześniejszy. Z tego powodu, że jeszcze wcześniejszy film, po nim była dłuższa przerwa, to dlatego. Jest naprawdę ciepło, jak na 28 październik. Ja jestem w samym podkoszulku. Zobaczę, jak tam mulda. Wczoraj już było ciemno, jak ją pokazywałem. Ktoś chyba po niej jeździł dzisiaj, ale nie jestem pewien, albo to są moje ślady jeszcze z wczoraj. No. Ej, twardo nawet. No to co, dzisiaj dokończę tutaj. Może tego hipa skończę.
Już jako tako to wygląda. Tutaj wybrałem ziemię, zrobiłem lekko wybicie. Jeszcze będzie potrzeba na to ziemi. Zastanawiam się, skąd brać ziemię już na lądowanie. Bo tam też wejdzie naprawdę dużo ziemi. Bo lądowanie nie będzie płaskie, tylko będzie pod kątem. Later. Ogólnie to przybyłem ja na działkę. Mamy środę, ta. Sorry, już mi się dni porypały, ale... Hubert pojechał sobie na moim rowerze tylko po swój rower. Pewnie coś pojeździmy. Tam na starterze taki jest malutki halogen. O kurde. Ja podejdę i wam pokażę, jak się będzie spisywał w nocy. Będziecie może widzieć materiały z nocnego kopania. Niby nieduży. Taki. Powiem wam, 4 dyszki w obi. Według mnie robi robotę. Całego spota wiadomo, że nie oświetla, bo to jest 10 W i to w akumulatorze. Maksymalnie po 2 godziny świeci, ale na jakieś kopanko takie, no to... Ale można fajnie, ma opcję, bo można go pod powerbanka podpiąć i się będzie ładował. Ogólnie to, co Hubert zrobił przez te dni, co mnie nie było, to należy się dla niego wielki szacun. Co chłop przekopał, to jego. Tego zostawcie w komentarzach. Dla niego, nie wiem, serduszka albo coś za to, co zrobił. Bo wykopał wielką muldę, ona tak nie wygląda na filmie, ale jest ogromna. Na niejednej dużej linii są mniejsze. Jest mega płynnie zrobiona, no i zaczął już sypać sobie hipa, który też dużo pracy go kosztował. No i ogólnie to zabieram się teraz za kopanie, zaraz pewnie Hubert przyjedzie ze swoim rowerem i kurde, jak chodzę po tej muldzie, to mam wrażenie, że zaraz spadnę, jest taka wielka, ale no i co, ja się biorę za kopanie, będziemy sobie tam dziurę kopać za między hipem, żeby dużo ziemi mieć, bo trochę jednak potrzebujemy, żeby no hip wyszedł taki, jak ma być, a nie żaden taki średniawy. Musi być wszystko działać perfekcyjnie. Więc ja zabieram się za kopanie, zaraz pewnie Hubert przyjedzie i mi pomoże. Siemanko. Oczywiście nawet nie skończyliśmy, znaczy no nawet skończyliśmy, tylko jest dosyć miękkie i już Hubert się wyrywa do testowania, jak to on, cały Hubert. No, zobaczymy, czy to jest do dolecenia przy takiej prędkości. Jezus! Nawet to nie nagrałem chyba. Zahaczyło gałąź. Postrany człowiek. Cześć. Jak? Widziałem, że... Strasznie, mam wrażenie, jakby było strasznie miękkie. Nie, nawet nie. Zahaczyłeś gałąź. Tam. Będzie night digging robione. Statyw się przydał z kamery. Cześć. Statyw z kamery. Hubert, chodź, będziesz miał doświetlanie, czekaj. O, idź, dawaj. O, no i chłopie. Wszystko widać. To już zamontuję się. Jak ja kupuję taki star. No, tu nasz hipek. No. Chłopie. Dobra, sypiemy lądowanie? Tak, sypiemy lądowanie. No i git, mamy na lądowanie. No i sypiemy, jest? Halo. Cześć, halogen się spisuje nawet. Statyw z kamery pasuje. O, ktoś sobie jedzie. No i tak to wygląda. Przesypiemy.
Tak. Dość powoli, ale do przodu. Cześć. Taka kopa. No, tam z lewej zrobimy takie wyższe, żeby była taka bando lądowanie. Nie, czy no, coś? Żeby była, prawda, była. No, tak, hipo. Lądowanie tylko szersze. Dokładnie. My dalej sypiamy, już nie nagrywamy, bo do dupy widać. Coś na koniec pewnie. Coś na koniec może, jak już zrobimy. No to ale. Doświetlenie zawsze. Mamy godzinę 24:57. My dalej kopiemy od 7 rano. Od 7 rano. Zrobiliśmy oto tego hipa. Tylko hipa. Niestety więcej czasu nie było. Dobra, słabe doświetlenie, nagrywamy. Elo.